liczby nie kłamią. Ceny nie kłamią. Ta statystyka i to Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził takie badanie, no kilkanaście dni temu. Prawie 35% polskich rodzin musiało zrezygnować z zaplanowanego urlopu. 1/3 polskich rodzin musiała ograniczyć wyraźnie wydatki na żywność, na podstawowe produkty żywnościowe. Prawie 34%, a więc też 1/3 polskich rodzin musiała zrezygnować też z zaplanowanych zakupów wyposażenia mieszkania podstawowego AGD i RTV. Znaczy, to są dane, które naprawdę równie mocno oskarżają ten rząd i partię rządzącą o tę zbliżającą się katastrofę, jak inne statystyki mówiące o inflacji, czy różnego typu indeksy, które zapowiadają to, co się może zdarzyć nie tylko z sytuacją polskich rodzinnych budżetów, ale co może naprawdę za chwilę przydarzy się całej polskiej gospodarce. Bo nie tylko drożyzna będzie problemem, ale widać dzisiaj już bardzo wyraźnie, że sytuacja w całej gospodarce polskiej zaczyna być rzeczywiście krytyczna. Ja z tej wizyty na Pomorzu Zachodnim będę długo też pamiętał pana Waldemara i jego wnuczkę Wiktorię, no z oczywistych względów, to piekarz z Barlinka. I on powiedział, że no, lata, żeby nie powiedzieć dziesiątki lat, on dawał ludziom w Barlinku chleb dobry i tani. I on ze łzami w oczach mówi, że właściwie już powinien dzisiaj zamknąć te piekarnie. I zawołał Wiktorię, swoją wnuczkę, i powiedział: panie premierze, ja tak naprawdę to robię dla niej. I tak naprawdę też byłoby mi strasznie głupio, gdy miał nagle oferować ludziom chleb gorszy albo wyraźnie droższy. Wiecie co, tak naprawdę istota dobrego rządu to jest ta zdolność zapewnienia ludziom chleba dobrego i taniego i wody zimnej i ciepłej w kranie, a nie chleba, i tu uwaga, teraz zacytuję słowa ekspertów z artykułów w Dzienniku Rzeczpospolita z 24 czerwca. Ekspertów, którzy prognozują, że jeśli PiS będzie dalej rządził, to bochenek chleba w Polsce będzie kosztował, ci ostrożni powiedzieli, 10 zł. Ci najbardziej zaniepokojeni, że do końca roku może kosztować nawet 30 zł. Co takiego się stało, na miłość Boga, że oni przez 7 lat z Polski, naprawdę kwitnącego kraju, dumy Europy, zrobili kraj, gdzie problemem staje się woda i chleb. Nie ma dzisiaj... Do tego tematu za chwilę przejdziemy. Drożyzna. Nie ma innej sprawy, o której dzisiaj polskie rodziny rozmawiałyby przy rodzinnym stole, czy w pociągu w drodze na wakacje, jeśli kogoś jeszcze na to stać. Co jest źródłem tej drożyzny? Bo wiecie, toczy się debata teraz. Czy można temu przeciwdziałać? Kto jest winny? No wiadomo, ale zostawmy dowcipy na boku. Co stanowi prawdziwe źródła tej pisowskiej drożyzny? A więc tej inflacji, która w Polsce jest już właściwie rekordowa w Europie. Dlaczego u nas musi być najdrożej? Co jest tego powodem? Powodem tej pisowskiej drożyzny jest chciwość i głupota. Zacznę od głupoty.
Napisano już wszystko o tym, co pupilek Kaczyńskiego, pan prezes Glapiński, zrobił, czego nie zrobił, jakie błędy popełnił. Już nie mówiąc o innych, dużo bardziej dwuznacznych sytuacjach, które towarzyszą nieustannie panu Glapińskiemu w jego karierze publicznej. Otóż ja tylko na chwilę wyciągnę kartkę, bo chcę bardzo mocno wszystkim uświadomić, także wyborcom PiS-u, kogo Kaczyński zrobił szefem Narodowego Banku Polskiego. Kto w Polsce z tego powodu, że Kaczyński ma słabość do Glapińskiego, kto w Polsce decyduje o drożyźnie? I to są cytaty jednozdaniowe i naprawdę będzie wesoło. To są cytaty z pana Glapińskiego. Niecałe 2 lata temu pan Glapiński powiedział: w oczy zagląda nam groźba deflacji, a inflacja jest teraz ostatnim problemem. To mówi prezes Narodowego Banku Polskiego, który jest odpowiedzialny za przewidywanie, za działanie, które ma zapobiec drożyźnie i inflacji. Glapiński 18 miesięcy temu. Dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych nie przewidujemy. To będzie wręcz niższy poziom i zgodny cały czas z celem Narodowego Banku Polskiego. Ten cel NBP to było 2,5% inflacji. Więc on 18 miesięcy temu mówił, że to będzie w tym się mieściło. A miesiąc później co powiedział? No to jest w ogóle najbardziej znaczące. Od dłuższego czasu nie rozumiem, skąd takie zaniepokojenie rzekomą groźbą wybuchu inflacji. Jeśli zaniepokojenie można mieć, to przeciwnym trendem. 17 miesięcy temu. Prezes Narodowego Banku Polskiego. 9 miesięcy temu Tyci się przestraszył i powiedział: obecny wzrost cen w Polsce ma charakter przejściowy. A 8 miesięcy temu, a więc prawie wczoraj, przewidujemy, że inflacja dobije do 6%. Taki przewidujący prezes NBP-u. I teraz wiecie co, bo można by się śmiać z głupoty człowieka, tylko że od jego niekompetencji, a chcę być tu najdelikatniejszy, od jego niekompetencji zależy los tych wszystkich, o których przed chwilą przecież opowiadałem. Ale teraz jest taki moment, o którym wszyscy powinni naprawdę cały czas pamiętać. A szczególnie ci, którzy głosowali na PiS, zaufali Kaczyńskiemu i dzisiaj zastanawiają się, co takiego się stało, że wszystko wyleciało im z rąk. Otóż w listopadzie pan Glapiński powiedział: od początku przyszłego roku wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać. Nic dramatycznego się nie dzieje. Niektórzy straszą tylko hiperinflacją. On to powiedział w listopadzie. Dlaczego to jest takie smutne i dlaczego tyle daje do myślenia? Bo on powiedział to dokładnie niemalże tego samego dnia, kiedy pan premier Morawiecki, mimo że wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać, wydał miliony złotych na obligacje, które miały ochronić te obligacje, jego pieniądze, jego prywatne oszczędności przed inflacją. Kupił obligacje, zakładał, że inflacja będzie gigantyczna. Ale nie powiedział tego Polakom. Oni dobrze wiedzieli, na czym polega problem. Czy słyszeliście kiedykolwiek z ust premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, prezesa Glapińskiego i tysiąca innych prezesów pisowskich? Ludzie, dbajcie o stałe stopy oprocentowania kredytów, kupcie obligacje antyinflacyjne. Czy ktokolwiek, czy prosta polska rodzina usłyszała taki komunikat? Nie. Po cichu, w tajemnicy przed obywatelami.
rządzący zapewnili sobie grube pieniądze na drożyźnie, na tym, co wy każdego dnia płacicie.